Witajcie serdecznie, szanowni widzowie, to jo, Lemmy parka przed nami materiał poświęcony PlayStation 4 Pro i PlayStation 4 Slim, dwóm konsolkom, nowym konsolkom zaprezentowanym wczoraj na konferencji w Nowym Jorku przez Sony. Dlaczego ten materiał w ogóle powstaje? A no dlatego, że pewnie za chwilę posypią się pytania, zresztą już się posypały, Wczoraj, ale za chwilę będzie tych pytać więcej i więcej i więcej: co le mi myślisz, czy kupujesz, czy warto kupić i tak dalej, i tak dalej. Dlatego taki materiał myślę, że powinien powstać. Co prawda ten materiał powstaje na gorąco, jak zawsze. Większość rzeczy wale z głowy, troszeczkę z tego co widziałem na konferencji. I taki mały research zrobiłem rano, ale tak naprawdę w tej sieci to jest wielkie G napisane. Znaczy, tyle, że to ja wiem. To, to ja bym to sobie mógł sam napisać, więc nic tak naprawdę ciekawego. Czegoś by co bym nie wiedział, bo coś, co by mnie zaskoczyło, nie wyczytałem. mili, pierwsze pytanie na pewno będzie takie, czy ja to w ogóle kupię? Hmm. A to sobie zostawimy na koniec. Takie małe podsumowanie zrobię, to wam powiem w ogóle, jakie koszta musiałbym ponieść w przeciągu jakichś dwóch, trzech miesięcy, żeby być, żeby być zadowolonym w ogóle z tego wszystkiego, więc to sobie na razie zostawmy. Przejdźmy może do samego meritum. Tak naprawdę, cenowa konsolka nam zaprezentuje, po co w ogóle ona tutaj na ten rynek wyszła. Slimka też jest, ale Slimka to tak naprawdę temat poboczny, to jest niepotrzebne, więc skupimy się głównie tutaj na Pro. Za dużo też nie będę chciał gadać. Konkrety, co myślę i co, co się pewnie wydarzy. Moi kochani, najpierw chciałbym wrócić troszeczkę do tyłu. Parę miesięcy, kiedy zapowiedziano pierwszy raz takie plotki, że wyjdzie PlayStation 4 Neo. Konsola, która będzie w stanie odpalić gry w 4K. Ja nagrałem vloga, którego gdzieś tutaj zaraz będziecie mogli zobaczyć, pojawi Wam się na ekranie. Link do tego materiału zrobiłem. Vloga, w którym stanowczo powiedziałem, że PlayStation 4, 4K to żart. To żart i moim zdaniem się nie pomyliłem. Napisałem tam, w zasadzie powiedziałem, przepraszam, napisałem też tam parę komentarzy, ale głównie powiedziałem tam, że w tym przedziale cenowym, jakim oni chcą to wypuścić. Ktoś oczywiście potwierdza. W tej chwili nie jesteśmy w stanie otrzymać konsoli pełnoprawnej 4K. Mówimy o pełnoprawnym 4 płynnym K. Nie jakimś tam przekłamanym, coś odejmowane, dodawane, gdzieś tam coś grzebane, przekłamywane, tak, już nie wiem, czy to już słowo mówiłem. Pełnoprawne. 4K. Czegoś takiego w stanie dzisiaj nie jesteśmy dostać. W tym przedziale cenowym. Oczywiście, w tym materiale, zaraz tam na dole, w, w komentarzach, pojawiło się masę e, znawców tematu, którzy wypisywali różne głupoty. E, niektórzy chociaż starali się jakoś sensownie to wytłumaczyć, i to, to dobrze, mają swoje zdanie. Niektórzy jakimś totalnym bełkotem tam się popisywali. E, ja na konsoli gram od dobrych 30 lat, od mojego takiego brzdąca. Na, przez ten cały czas, kiedy grałem na konsolach, przez ten cały okres, obserwacji tego biznesu, biznesu konsolowego, gamingowego, tak, bo to tam pewnie można by podzielić na różne rzeczy, nic tak naprawdę mnie nigdy nie zaskoczyło. Może z jakimiś naprawdę małymi wyjątkami. Tym razem jest to samo. Moi kochani, przejdźmy może, ja tutaj sobie siebie zmniejszę. Tam by całkiem na dół. Ja tu odpalę przeglądarkę, bo mam przygotowane tutaj trzy stronki. Tak naprawdę, zaczniemy od pierwszej stronki, na której jest tutaj specyfikacja. Tą specyfikację też mam sobie tu z boku odpaloną, ale tą specyfikację akurat już tutaj na pamięć znam. No, jakaś tutaj wielce ona nie jest skomplikowana, ale kochani moi mili Najważniejsza sprawa to oczywiście otrzymujemy tak ten nowy układ, mocniejszy układ graficzny. Hmm, tutaj nie wiem, czy gdzieś będziecie widzieli to napisane. Gdzieś tu powinniście mieć. No tutaj akurat, akurat nie macie, nie macie, widzę, napisane. Nie wiem, dziwne to jest na jakimś żeby tego wyraźnie napisali. Bo. Tutaj, ten AMD Radeon jest oparty na chipsecie Polaris 4,2 teraflopa, więc dostajemy około dwa razy więcej mocy niż w poprzedniczce. Więc o mocy tutaj jakoś za bardzo nie chcę się wypowiadać, bo moc jest mocą, tak? Te liczby to są tylko liczby, na papier wszystko przyjmie. Musimy najpierw zobaczyć, jak te gry będą wyglądać, jak one będą chodzić. Dostaliśmy troszeczkę na tej konferencji taką próbkę. Pokazano kilka tytułów odpalonych niby to w 4K. Mamy kilka trailerów na YouTubie, możemy je sobie obejrzeć, które są też niby odpalone w 4K. Faktycznie wygląda to dosyć dobrze, ale jest jedno ale. Z tego co się dowiedziałem, zresztą to jest dość szeroko na internecie, tutaj już rozpisane i można sobie to y, znaleźć, tą informację, aczkolwiek też nie wiadomo, na ile to jest prawdziwa informacja. Nie do końca dostajemy prawdziwe 4K. To jest coś więcej niż Full HD, ale nie 4K. Też nie, nie jest to tak, że w każdym momencie jest y, ta jakość taka sama. Jest, jest to dość pokręcone, słuchajcie. Ja nawet sam nie chcę za bardzo tutaj się mądrzyć, bo to jest dość świeża sprawa. Troszeczkę trzeba będzie się później w to zagłębić. Na pewno wielu, wiele różnych tutaj, czy też portali, czy też jakichś innych firm, które się zajmują testowaniem na pewno trzymają konsolę i tych testów trochę dostaniemy. Mam nadzieję, że jakieś kilka tytułów próbek dostaną, więc będziemy mogli zobaczyć ich odpowiedź na to wszystko ale niby to wszystko takie jest nie do końca jak powinno być, ale okej. Okay. Przykładem był Tomb Raider, który niby ma być odpalany. Ciągle mówię niby, tak, bo to wszystko jest takie, wiecie, gadane, tak? no, czy to oficjalnie tak będzie czy nie, to się też przekonamy. Ma mieć trzy różne tryby, więc tryb 4K, który będzie bardzo okrojony, ale niby ma odpalać grafikę w 4K, kompletna bzdura, uważam, że to nie powinno w ogóle istnieć. Full HD w 60 klatkach troszeczkę z ograniczonymi efektami. Super, fajna sprawa, ale oczywiście 60 klatek nie stałe, więc to będzie dążyć do 60 klatek, ale jak znam życie, to będzie gdzieś w okolicach 45, 52, 53. A no, okej, okay, wystarczy. To i tak będzie dosyć płynnie, więc jest już jakiś progres. No i oczywiście stałe, zamknięte 30 klatek z wszystkimi efektami. Być może jakieś ultra HD. Znaczy ultra, przepraszam, detale. Super. To już fajna sprawa, aczkolwiek 30 klatek troszeczkę boli. Więc... No, żadna, żadna jakaś rewelacja. Znaczy, jakieś tam tytuły wiem, że mają być e, czysto w 4K, ale to jakieś tytuły, które e, graficznym nie będą jakimś wielkim wymogiem, więc, więc być może i na naszych smartfonach by takie gry można było odpalić. Cholera wiem. Ale okej, okay, jedziemy dalej. Pamięć oczywiście nie zmieniła. Dysk twardy 1 terabajt. Uważam troszeczkę to tutaj za może nie cios poniżej pasa, ale jest to na dzisiejsze czasy mało. Ja posiadam dysk 2 terabajty w mojej konsoli i powiem Wam szczerze, że zostało mi jeszcze jakieś 700-600 mega, może wolnego. A jak wiecie, ja nie jestem kolekcjonerem pudełek, a nie wersji cyfrowej, więc gdybym miał wersje cyfrowe, to już dawno bym tego miejsca nie miał. Uważam, że 1 terabajt to jest trochę mało. Tym bardziej, że jeżeli mamy się spodziewać tytułów odpalanych w 4K, więc musimy wziąć pod uwagę, że to wszystko będzie więcej. Ważyć, teoretycznie więcej ważyć. No, jeśli chodzi o wagę, to konsola tutaj nam widzę chyba przytyła za jakieś pół kilo albo więcej. Ale już nie pamiętam dokładnie, ile tam ważyła poprzedniczka, ale chyba ważyła coś koło 2,7, coś w tym stylu. Jakoś tak. 2,8, 2, jakoś tak, tak. Jakieś pół kilo nam przytyła. Kolejną sprawą napęd. Tutaj yy, u mnie na moim Facebooku troszeczkę był płacz na temat tego, że nie ma czytnika Ultra HD. Ja uważam, że to jest dobry krok ze strony strony, że tego czytnika nie ma, bo to by zwiększyło koszta. To było kochani, zwiększyło koszta, ponieważ ja tu właśnie przelecę na stronę. Taka konsola ma kosztować 349 funtów, 350 za okrągleniu, czyli tyle, ile PlayStation 4 kosztowała na premierę. Gdyby taki czytnik miał być zastosowany, uważam, że cena by się zwiększyła, co jest kompletnie niepotrzebne. Ponieważ konsole kupujemy, moi mili, przede wszystkim, ja konsolę kupuję w 99,9% do grania. Reszta to jest absolutnie jakiś przypadek, że to w ogóle użyję. Tak jak teraz przeglądarkę używam. Przecież to jest kompletnie niepotrzebne na, yy, w dzisiejszych czasach. Mamy telefon, możemy muzykę sobie włączyć z czego chcemy, kolwiek. Czy to jest nam potrzebne oglądanie jeszcze filmów 4K na konsoli? No ludzie, niech oni się skupią na tym, żeby ten sprzęt był do grania, a nie oglądania filmów, więc tu uważam akurat, że krok jest... Jak najbardziej w porządku. Oczywiście streaming 4K będzie, tak? Netflix, szczędnobelski i tym podobne, więc jeżeli będziemy chcieli obejrzeć filmy, to oczywiście będziemy mogli, ale przez stream. Wracając jeszcze do tej całej tutaj specyfikacji, tak na dobrą sprawę Bluetooth 4.0. Wcześniej mieliśmy 2.1, jak się nie mylę, jak się nie mylę, to mnie poprawcie, No USB 3.1, no to w porządku Ekstra. No Power consumption troszeczkę tutaj nam wzrosło, ale też nie jest jakoś tutaj specjalnym to problemem, moi mili, a propos właśnie jeszcze tutaj poboru mocy i też masy, tak naprawdę nie ma tutaj to jakiegoś większego znaczenia, bo konsolę kładziemy raz, nie będziemy z nią biegać, więc czy ona waży 3 kilo, czy waży 10 kilo, nie, ona sobie leży, im cięższa to nawet lepsza, bo przynajmniej się jak coś się pierdzielnie w szafkę albo w jakieś biurko, to to się badziewie nam nie przestawi. No pobór mocy nie jest aż tak dużo większy, zresztą u mnie też to nie ma większego znaczenia, mam tyle sprzętu do podpalanego, więc jeżeli to będzie o 50-60 wzrost, to to jest mkropla w morzu, to co ja tutaj mam, więc to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Więc to by było tyle, jeśli chodzi o samą, samą konsolkę. Ja powiem Wam szczerze, że zaskoczony jestem troszeczkę ceną 350 funtów i zaskoczeni byli w sumie wszyscy, którzy tam byli na tej konferencji. Jednym wszyscy głosem mówili, że spodziewali się około 500 dolarów ceny, a jest jednak 399. Ja też takiej ceny się spodziewałem. Minimum 500 dolarów. No ale też trzeba na drugą, na, tak na dobrą sprawę spojrzeć, że ten sprzęt no w sumie nie jest warty więcej niż te pieniądze. No nie jest warty. Konsolę oczywiście, otrzymamy z jednym padem. To jest y, tutaj startowy zestaw. Być może jakieś zgramy jeszcze będą. E, przypominam też, że ma wyjść nowa kamerka, nowy design. Wygląda dosyć ładnie. Nie wiem, czy ładniej od tej, co ja teraz tutaj mam, jest starej, ale, no, ale to będzie ciągle sama kamerka. Być może coś będzie tam polepszone. A, aż tak bardzo się nie interesowałem. Więc tu mamy też kilka zdjęć, no ale w, no w zasadzie no wygląda to jak wygląda taki, jak to ktoś powiedział, Double Cheeseburger, tak. <grym> czy jest ładna, czy nie? Nie wiem, to nie ma dla mnie znaczenia, czy ta konsola jest ładna, czy nie. Ona ma grać, tak. No, no nie jest najgorsza. najgorsza, chociaż muszę powiedzieć, że Xbox One Slim wygląda zdecydowanie lepiej dla mnie ale zobaczymy, z jakich materiałów będzie wykonana, jak będziemy mogli ją w rękę złapać. Yy, moi mili, do czego jeszcze chciałbym wrócić? Zaprezentowałem troszeczkę materiałów różnych gier w yy, 4K. O ładnie dosyć wyglądało, nie powiem, wyglądało dosyć przyzwoicie, aczkolwiek mówię, czy to, ben, czy to są materiały prawdziwe, czy to jest prawdziwy gameplay, czy gdzieś odgrywany z czegoś, tam cholera wie, lekko przerobiony. Pod, podbity. Tego nie wiemy, to wszystko się dowiemy oczywiście, kiedy konsolę odpalimy. Ja już przypominam, że dużo różnych jakichś dziwnych reklam widzieliśmy, pierdół, zapowiedzi i co z tego było na końcu, wiadomo, wielka dupa, wielkie gówno, więc tutaj nie ma się tym za bardzo co podniecać. Uważam, że ta konsola nie powinna się pojawić na rynku. Uważam, że się nie powinna pojawić na rynku, no ale jak się już pojawiła, no to nie ma co pokaść nad rozdanym lekiem. Uważam, że wszyscy, którzy posiadają teraz PlayStation 4, tą starą, nie powinni czuć się poszkodowani. Ci wszyscy, którzy kupują PlayStation 4 z będą zazwyczaj nowi klienci, którzy jeszcze konsol nie mieli. Data wypuszczenia jest dosyć ciekawa, bo to jest 10 listopad, więc jakieś półtora miesiąca przed świętami więc myślę, bardzo dobre posunięcie Sony. Trochę tych konsol się sprzeda. Ja mam nadzieję, że im się nie sprzeda na tyle, żeby mogli mówić o sukcesie. Ja mam nadzieję, bo cholera jasna, sobie tutaj lecę trochę w kula, ale data jest dobra. Jest to prawie, że równo miesiąc po tym, jak wyjdzie PlayStation VR. No i tutaj, kochani, troszeczkę chciałbym właśnie nawiązać do tego, czy ja tą konsolę kupię, albo dlaczego jej nie kupię i tym podobne. Więc, Ej. moi mili, słuchajcie, jest taka, taka sprawa. Za jakiś miesiąc... No, troszkę więcej niż miesiąc, wychodzi PlayStation VR. Koszt 349 funtów. Miesiąc później wychodzi PlayStation 4 Pro w cenie 349 funtów. Mamy już 700. Do tego nie posiadam jeszcze monitora 4K. Trzeba by liczyć, że monitor 4K jakiś taki przyzwoity, jakieś 300, 400 funtów trzeba by dać. Więc powiedzmy, że przy najlepszych wiatrach 1000 funtów muszę wydać w ciągu dwóch miesięcy, aby raczyć się nowym sprzętem. 1000 funtów to przypomina Wam do jakieś 5, 5,5, 6 tysięcy złotych, w zależności od tego, jaki jest kurs funta. Jest to dosyć sporo pieniędzy. Nie wszystkich na to stać. I ja Wam powiem, nie mówię nie. Nie mówię w tej chwili nie, czy go kupię czy nie kupię. Ale jest, tak powiedzmy, na razie 70 do 30, że zostanę przy starej konsoli i tylko kupię PlayStation VR. Jeżeli mi moja żona pozwoli na zakup tych sprzętów albo mi kupi może na gwiazdkę, to będę miał. Jak znacie NG, to możecie się spodziewać, że ten sprzęt u mnie wyląduje na biurku, ale to tylko mówię, że możecie się spodziewać. Ja mam troszkę inne plany na nowy rok. Trochę grubsza sprawa do kupienia, więc tutaj akurat te koszty takie poboczne są dla mnie zbędne, więc nie, nie, nie potrzebuję takich rzeczy, ale jeżeli Angie mi kupi, no to mi kupi. Więc tutaj czy ja to kupię, czy nie kupię, to zostawimy to, tak? Czy ja do... raczej będzie pytanie, czy ja to dostanę od Angie, czy tego nie dostanę. Kłani drugą konsolką też, jaką zaprezentowana była tutaj troszeczkę Miejsce pogadamy, bo nie ma za bardzo o czym gadać, PlayStation 4 Slim, konsola w wersji 500 giga, kompletnie nieporozumienie, w ogóle nie wiem po co coś wychodzi jeszcze, ale okej, okay. 1TB, no to jeszcze powiedzmy tam rozumiem, ale to też takie rzeczy nie powinno wychodzić, 2TB powinien być standard dzisiaj. Kochani, wczoraj jeszcze było za 299 funtów, dzisiaj za 309, nie wiem jak to wygląda na Amazonie, akurat tutaj wybrałem sklep Shop2, bo oni pierwsi do mnie maila wysłali z ofertą. 309 funtów, kochani, dostajemy PlayStation 4 Slim, która nie prezentuje nic się lepiej od poprzedniczki, od swojej większej siostry, a jeszcze na dodatek jest okrojona z wejścia optycznego, więc w przypadku, na przykład moim, gdybym chciał pograć sobie na moich PS4, to mogę sobie je wsadzić w gacie, nawet bym na nich sobie nie mógł pograć. Bo oni oczywiście forsują swoje słuchaweczki podpinane po USB. Jeszcze nawet zapowiedzieli, że wersja platinium już wychodzi tych słuchawek. I oczywiście, tak jest. Kupujcie słuchawki tylko i wyłącznie od Sony najlepiej. Albo podepnijcie sobie jakieś gówno podpada. Więc kochani, dostajemy konsolę, bo będziemy tutaj porównywać z jednym terabajtem. Zostajemy za 310 funtów, czyli o jakieś 40 funtów mniej od tej Pro. No przecież to jest oczywiste, że każdy poczeka i kupi sobie Pro za 40 funtów, więc kompletnie. Nie rozumiem tej ceny. Kompletnie. Ona jest lżejsza o jakieś pół kilo z kawałkiem od tej swojej poprzedniczki. To nie ma oczywiście znaczenia. Pobór mocy, no, jest dużo niższy. Może być cichsza, cholera, wie, ale za te pieniądze uważam, że to jest kompletna bzdura. Ta konsola, no nie powinna mieć racji bytu. Za takie pieniądze, oczywiście. 310 funtów. Za slim czystą, no tutaj mamy za 329 z ekstra padem i fiwą 17. No cena jeszcze okej, okay. no to jest spoko tutaj, ta cena. Jeszcze w miarę, porównując do tej, ale tak uważam, że jest za wysoka. Gdzie konsolkę naszą starą, tutaj poczciwą PS4, można dostać już poniżej 200 funtów czasami i nawet z grami, więc yy, średnio. Średnio to wygląda. Yy, uważam, że nie jest to warte zakupu, lepiej poczekać sobie. I kupić sobie ps 4 Pro z jednym terabajtem. Nie wiem, kochani, jak będzie to jeszcze wyglądać z wymianą dysku twardego. Wygląda tutaj to, jakby tej kieszeni tutaj nie było nigdzie. Nie można było jej otworzyć, tej konsoli w żaden sposób. I kto wie, może tak być, że ta, ten element jest w jakiś sposób zablokowany. Być może klapka jest od spodu jakaś na wymianę dysku. Tego nie wiem. Trzeba by doczytać. Aż tak daleko nie zaszedłem, ale jeżeli tak zrobili, że zablokowali wymianę dysku twardego, no, no to jeden terabajt, tak wiecie, no średnio dla niektórych. Dla takiego gracza chatkowego jak ja to oczywiście jest zdecydowanie za mało, ale to absolutny minimum jeden terabajt w tej chwili, ale uważam, że dwa terabajty powinny być montowane. Czy coś jeszcze ciekawego, moi mili? Hmm, może, wiecie co, może tak jeszcze a propos... Wracając do tego, dlaczego w ogóle taka konsola się pojawiła na rynku, a moi mili, dlatego ta konsola się na rynku pojawiła, bo wielu ludzi narzekało na to, że ja tak, ja tak przynajmniej sobie to tłumaczę. Wielu ludzi narzekało, że a no, bo nie mamy 60 klatek, grafika nie jest taka, jak powinna być, PC -ty nam uciekają i tym podobne. Wszyscy na to narzekaliśmy cały czas, więc nie dziwmy się, że takie są rzeczy w tej chwili wypuszczane na rynek, to jest chwytanie pieniędzy. Jeszcze jest jedna sprawa, że tak naprawdę nie wiemy, jak ten PlayStation VR będzie współpracował z naszą konsolą obecną w tej chwili Sony, a jak będzie współpracował z PS4 Pro. Czy będą jakieś wielkie różnice? Bo jeżeli będą wielkie różnice, to może być tak, że dostaniemy cholernych wymiotów. Cóż kiedyś wspominałem o tym na zwykłej PlayStation 4, a na PlayStation Pro będziemy mogli grać komfortowo i ja na przykład kupię takiego vr będę cholernie niezadowolony i będę musiał wydać kolejny 350, żeby kupić Pro. Kochani, moje mieli tych zagadek tutaj i naprawdę będzie masa jeszcze Będziemy jeszcze o tym wszystkim rozmawiali. Materiał jest na razie gorący. Ja mam do Was, kochani, takie pytanko. Czy Wy tą właśnie konsolą jesteście w ogóle zainteresowani? Czy w ogóle macie ją zamiar kupić? Tutaj w rogu gdzieś będzie taki do kliknięcia, taki wykrzyknik i tam będziecie mogli oddać swój głos, ale również w komentarzu możecie napisać, co o tym wszystkim myślicie. Czy uważacie, że to jest dobre posunięcie, czy to jest kiepskie posunięcie? Jak to się ma do Microsoftu? Pamiętajcie, Scorpio wychodzi już niby w przyszłym roku. Z tego, jak wierzyć Microsoftowi, to będzie konsola dużo potężniejsza od tej, co teraz nam prezentuje Sony, więc tak naprawdę nie wiem, po co takie półprodukty wychodzą. Czy być zadowolonym, czy się cieszyć, że takie rzeczy powstają? Nie wiem, ja na to jeszcze zdania nie mam. Wyjdzie, zobaczymy, pogramy, ocenimy. Być może u mnie wyląduje na moim stoliku, a być może nie. Figę z makiem pokażemy. Zobaczymy, kochani. Tak dzisiaj, to byłem, ja, ale mieli trzymajcie się serdecznie. Do kolejnego spotkania. Hey, car!